chciałam zapytać, bo pan jest sędzią. Jak się pan zapytał? No, byłem sędzią. Byłem sędzią Trybunału Stanu, to jest taki sąd trochę groteskowy, no mniejsza z tym. Jak się pan zapatruje na to, bo pan tu poruszył temat, że wszyscy i cała Unia Europejska jest przeciw nam? Dlaczego? Na zagadnienie, że my łamiemy naszą konstytucję, czyli ustawę zasadniczą. Mówi się, sędziowie to dobrze znają, dura lex sit lex, prawda? Czyli najgorszą rzeczą jest bezprawie, łamanie prawa. Jeżeli zapowiadała dobra zmiana, czyli PiS, że poprawi to, co było, to zacząć od łamania prawa, może od zmiany. Nikt nie powiedział, że konstytucja, że ta ustawa była najdoskonalszą. Czasy się zmieniają, można było ją zmienić nieco, zmodyfikować, ale łamać w taki jawny sposób. Teraz tak, mówi się, że ten rząd reprezentuje nas wszystkich, prawda? Wiemy, że tych, co na niego głosowali, zdecydowanie tak, a tych, co nie, przepraszam bardzo, ja też jestem członkiem tego narodu i oczekiwałam, mimo że nie głosowałam, dobrze, zgadzam się, wybór był demokratyczny, szanuję to, ale rząd, który te rządy sprawuje władzę, powinien reprezentować tak jak tych, co głosowali, tak samo i mnie i moje interesy. Żeby znać moje oczekiwania, powinien z nami, suwerenem, rozmawiać. Rozmów nie ma. Dlaczego były według mnie te wszystkie manifestacje? Bo w Sejmie czy w Senacie, gdzie powinny się odbywać dyskusje? Proszę pozwolić pani dokończyć. Bo w Sejmie i w Senacie tych dyskusji nie było. Ograniczona możliwość rozmowy czy dyskusji. Jeżeli dwoje mówi, mogło się jakoś dogadać. Mówiło się, że okrągły stół to było nieporozumienie. Co, mieliśmy się pozabijać? Miało dojść do rozjazdu. Wie pani, nie jest zły pomysł wcale. No ja nie wiem, właśnie dziwię się, że pan to sędzia to powiedział. Przepraszam bardzo, pan tego nie powiedział. Bo trzeba mówić prawdę. Wie pani, trzeba mówić prawdę. Czasami, wie pani, był taki polityk niemiecki, Otto Bismarck. Proszę pozwolić dokończyć, potem pan będzie komentował. Tak? Dobrze. Dobrze. Nie, ale proszę, niech pani łaskawie sformułuje nie pytanie, tylko na jakąś opinię. Tak? Proszę. Proszę państwa, był taki niemiecki polityk Otto Bismarck, kanclerz Niemiec Otto Bismarck, bardzo zasłużony dla Niemiec, który wygłosił taki pogląd, że zagadnień dziejowych nie rozstrzyga się przez głosowanie, tylko krwią i żelazem. Otóż czasami nie ma innego rozstrzygnięcia jak krew i żelazo. Proszę pani, trzeba mówić prawdę, niezależnie od tego, czy ta prawda jest przyjemna, czy jest nieprzyjemna. Trzeba mówić prawdę. Są sytuacje, w których tylko krew i żelazo może rozstrzygnąć, a nie żadne takie, wie pani, kompromisy zgniłe. No tak, są takie sytuacje. Jeżeli, no podam przykład. Podczas wojny koreańskiej generał MacArthur twierdził, że trzeba użyć broni jądrowej w Korei. Prezydent Truman się nie zgodził. No i co? I dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, Kim Jong-un wodzi za nos cały świat. Wodzi za nos cały świat. W Hiszpanii doszło do dwóch zamachów terrorystycznych. Do jednego z nich przyznało się państwo islamskie. Przyznało się. No i co? I nic. Dlatego, a na dobry porządek, jeżeli państwo islamskie się przyznało, to następnego dnia obszar państwa islamskiego powinien zostać zbombardowany taktyczną bronią jądrową. I na 300 lat byłby spokój. Bo jeżeli ktoś targa tygrysa za wąsy, to musi się liczyć z tym, że zostanie rozszarpany. I tyle. A jak nie zostanie rozszarpany, to go tylko zachęca, żeby nie tylko za wąsę i za ogon jeszcze go ciągnął. Więc nie wolno na to pozwolić. Mikołaj Machiavelli,
w księciu pisze tak. Rzymianie nie pozwalali dojrzewać niebezpieczeństwom przez uchylanie się od wojny. Bo jak niebezpieczeństwu się pozwoli dojrzeć, to wojna będzie i tak, tyle tylko, że jeszcze bardziej niebezpieczna. Jeszcze bardziej niebezpieczna, bo niebezpieczeństwo już dojrzało. Trzeba takie rzeczy likwidować w zarodku, bo później krwawymi łzami trzeba płakać. Co do tego, że rząd nie rozmawia z suwerenami, jak to pani powiedziała. Jasne, że nie rozmawia. Rząd nie bo co to znaczy rozmowa z suwerenami? Jeżeli jest rząd, jeżeli pani kładzie taki nacisk na przestrzeń konstytucji, w konstytucji jest napisane, co rząd ma robić. I nigdzie nie jest napisane, że ma rozmawiać na ulicy z jakimiś suwerenami. Bo on, rząd nie, bo na czym polega taka rozmowa? Że z jednej strony suwerenowie wysuwają pod adresem rządu jakieś propozycje, na przykład, żeby poszedł sobie do diabła, a z drugiej strony rząd by wysuwał suwerenom jakieś propozycje. Tymczasem w normalnej sytuacji rząd nie wysuwa propozycji. Rząd wydaje rozkazy. Rząd wydaje rozkazy. Dlatego się nazywa rządem. I dopóki jest rządem, to nawet jak nam się te rozkazy nie podobają, to jak możemy ich nie słuchać, ale wtedy się narażamy na to, że dostaniemy w tyłek za złamanie rozkazów, za niewykonanie rozkazów. I tyle. I na tym polega praworządność. Zaczęły się te przepychanki od tego, że Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe wybrało 3 sędziów nadprogramowych do Trybunału Konstytucyjnego. I ci sędziowie mają być wybitnymi prawnikami. No to jak taki jeden z drugim sędzia jest wybitnym prawnikiem, to mamy 2 możliwości. Albo sobie zdawał sprawę z tego, że w jakim trybie został wybrany i po co, bo to dla człowieka inteligentnego nie pozostawia żadnej wątpliwości. Albo też nie zdawał sobie z tego sprawy. Jeżeli nie zdawał sobie z tego sprawy, w jakim trybie i po co został wybrany, to znaczy, że jest durniem. No to się nie nadaje na sędziego. To durnia po co na sędziego? Jeżeli natomiast zdawał sobie sprawę, to jest szubrawcem. To tym bardziej się nie nadaje na sędziego. I Prawo i Sprawiedliwość, gdyby dało się w tę pułapkę złapać, bo zrobiło to samo. Zrobiło to samo. Tylko trochę później. Tak jest. Zrobiło to samo. Ja gdyby to ode mnie zależało, to ja bym się w tę pułapkę nie dał złapać. Tylko bym tych sędziów wszystkich wywlókł z nich flaki. Tak, a jak najbardziej. Proszę pani, katolicyzm nie polega na tym, że katolicy mają być naiwni. Katolicyzm nie polega na tym, że katolik ma być naiwny. Przeciwnie, ma być, po to ma rozum, żeby go używać. Po to ma rozum, żeby go używać. I tyle. Natomiast powiem tak, że te wszystkie demonstracje, które tam się przewalały przez Polskę, no to znalazły nieoczekiwany finał. Bo ja oczywiście chętnie wierzę, że wszyscy ci, którzy demonstrowali, to przeczytali konstytucję ze zrozumieniem i tak dalej, bo to wiadomo, wiedzieli, o co chodzi. Tak, i te ustawy wszystkie, na przykład o Sądzie Najwyższym, ta ustawa o Sądzie Najwyższym miała 81 stron, no to przeczytanie takiej ustawy ze zrozumieniem to wymaga jednak pewnego poświęcenia. Rozumiem, że wszyscy demonstranci przeczytali to i zrozumieli to, co czytali i spenetrowali prawdę, w którym miejscu tam jest złamanie konstytucji. Rzeczywiście ta ustawa o Sądzie Najwyższym, tam była usterka, to prawda, złamanie konstytucyjnej zasady nieusuwalności sędziów. Rzeczywiście, tak było.
nie chce pani dokończyć. Najzabawniejsza jest puenta do tych wszystkich demonstracji, którą dopisał Sąd Najwyższy. Otóż Sąd Najwyższy w maju, a więc całkiem niedawno tego roku, w maju tego roku zadekretował, że pan prezydent Duda, ułaskawiając pana Mariusza Kamińskiego przed zapadnięciem prawomocnego wyroku, złamał konstytucję i kodeks postępowania karnego. Ale kiedy pan prezydent Duda zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym, rządowy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, to pani pierwsza prezes, pani Gersdorf, Małgorzata Gersdorf, pobiegła do Belwederu, uszczęśliwiona stamtąd wyszła i 1 sierpnia Sąd Najwyższy, ten sam Sąd Najwyższy, co w maju zadekretował i tak dalej, ten sam Sąd Najwyższy 1 sierpnia zawiesił postępowanie w tej sprawie. Co to znaczy? Mamy dowód na piśmie, nie tylko, że Sąd Najwyższy jest przekupny, ale nawet wiemy za ile. Nawet wiemy za ile, że za cenę zachowania posad. Gotów jest zrobić ofiarę z własnych poglądów. No więc to najlepszego świadectwa Sądowi Najwyższemu nie wystawia. Natomiast wystawia do wiatru ta wolta, jakiej Sąd Najwyższy się dopuścił, wystawia do wiatru tych wszystkich, którzy tam demonstrowali, myśleli, że to wszystko naprawdę. Palili te świeczki i tam rozkładali nogi pod Sejmem. No po prostu to żałosne widowisko. Nie wiem, czy... No i mnie by było wstyd, jakby mnie tak ktoś zrobił w konia. Po prostu bym się wstydził spojrzeć w lusterko. A tutaj, no... Także to trzeba wyciągać wnioski z tego i dlatego mówię, że trzeba mówić prawdę, nawet jak jest nieprzyjemna, bo w Ewangelii świętego Jana jest napisane: poznaj prawdę, a prawda cię wyswobodzi. I w stanie Virginia, w Langley, gdzie jest siedziba CIA, dla Centralnej Agencji Wywiadowczej, to tam przy wejściu do tej siedziby jest taka mozaika na podłodze, posadzka, i tam jest ten napis: poznaj prawdę, a prawda cię wyswobodzi. W Agencji Wywiadowczej. Także to dlatego trzeba mówić. To właśnie kwestii polskiego zadłużenia. A my nie, to my to wie pan, wierzyciela żadnego, nasi wierzyciele są silniejsi od nas, to oni nas zabiją prędzej niż my nawet wpadniemy na ten pomysł. Czyli powinniśmy raczej potraktować ten nasz dług z przymrużeniem oka. Nie, no powinniśmy potraktować go bardzo poważnie, przestać się zadłużać. Wie pan, dług publiczny polski jest duży. Rzeczywiście pan minister Rostowski w czasie swojego urzędowania 3-krotnie zmienił sposób liczenia długu publicznego. W rezultacie dokładnie nie wiemy, jaka jest jego wysokość, bo on 3 razy zmienił sposób liczenia. Więc szacunki wahają się od 1 100 000 000 000 złotych. Biliona, czyli 1100 miliardów złotych, do 3 700 000 000 000 złotych. Taka, ta druga liczba jest chyba bliższa prawdy niż ta pierwsza. To jest tak zwany dług ukryty. No ale dokładnie nie wiemy. Natomiast znamy koszty obsługi długu publicznego. To akurat znamy. I tu w 2012 roku koszty obsługi długu publicznego przekroczyły 43 miliardy złotych rocznie. Procenty same. Rok później już przekroczyły 50 miliardów złotych. Po następnym roku rząd wziął z otwartych funduszy emerytalnych 140 miliardów złotych, więc ten przyrost kosztów obsługi długu publicznego się zahamował.
nawet zmniejszył, no bo jak tyle forsy wziął, to się zmniejszyło, ale no, tych pieniędzy już nie ma. W związku z tym pan wicepremier Morawiecki wpadł na pomysł, żeby jeszcze drugie, resztę wziąć tam i to wtedy. To ja to nazywam rozciąganiem bankructwa w czasie. Właśnie to jest rozciąganie bankructwa w czasie. Dopóki jeszcze mamy jakieś te, to tam można, a potem już nie będzie czym sztukować, no i będzie godzina prawdy w całej straszliwej postaci. No więc to tak wygląda. Są dwa sposoby postępowania, czy jednocześnie trzeba dwa. Odblokować narodowy potencjał gospodarczy, bo dobrobyt się bierze z pracy, więc im więcej pracy pożytecznej, tym więcej dobrobytu. Więcej zarobimy, prawda? Będziemy bogatsi, więc łatwiej to nam przyjdzie. No i negocjować można z wierzycielami i tak dalej. Jeżeli nie możemy ich pozabijać, to musimy się z nimi układać. No nie ma rady. No tak, no. Hitler, Adolf Hitler przecież on się nie cofał przed żadnymi wnioskami. No, może był człowiekiem brutalnym, ale nie sposób mu odmówić pewnej tam logiki, no osobliwej, ale takie. Więc Hitler kiedy zaczął działalność polityczną? Jak został podpisany traktat wersalski, który obciążył Niemcy ogromnymi reparacjami wojennymi. Nawiasem mówiąc, pierwsza wojna światowa zakończyła się stosunkowo niedawno, definitywnie, 3 października 2010 roku. Tego dnia Niemcy zapłaciły ostatnią ratę, odsetek od odszkodowań za pierwszą wojnę światową, 70 milionów euro Wielkiej Brytanii i Francji. Bo pierwsza wojna już się skończyła, a druga jeszcze nie. To tylko działania wojenne się zakończyły. Jeszcze remanenty to są otwarte cały czas i trzeba o tym pamiętać. Trzeba o tym pamiętać, bo to trwa dłużej. No i te spłacanie tych długów wojennych na podstawie traktatu wersalskiego miało się zakończyć w 1955 roku. Dwa pokolenia Niemców miały zostać zarżnięte na ołtarzu pokoju europejskiego i Hitler uznał, że znacznie prościej będzie, znacznie taniej przede wszystkim, będzie pozabijać wierzycieli Niemiec, niż spłacać te długi. No i to był rdzeń programu NSDAP. Reszta to było, jak to zrobić, bo to trzeba było i gospodarkę przestawić na tory wojenne i przede wszystkim społeczeństwo odpowiednio wyedukować, żeby nikomu nie drgnęła ręka, jak będzie to robił. No i to. Wprawdzie w 1932 roku, a więc na rok przed dojściem Hitlera do władzy, te niemieckie reparacje, znaczy te obciążenia, te zobowiązania, zostały zredukowane do kwot zupełnie niewielkich. Ale Hitler już tak, ta machina była rozpędzona, że nawet gdyby Hitler chciał ją zatrzymać, to chyba by go zmiażdżyła, jego by zmiażdżyła nawet. Już była tak rozpędzona, on oczywiście nie chciał, ale mówię, nawet gdyby chciał, to by nie mógł. Ale on nie chciał, więc jeszcze ją bardziej napędził. No i jak się to skończyło, się skończyło. Kiedyś tłumaczyłem to panu Romanowi Giertychowi, jak był wicepremierem. Właśnie, bo mówię, panie, no Hitler tak zrobił, ale mówię, musimy sobie zdać sprawę, nasi wierzyciele są silniejsi od nas, więc my ich tam pozabijać, to zanim byśmy się zamachnęli, to już byśmy nie żyli, prawda? Po drugie, no nie ma armat, przecież mamy rozbrojone państwo, cała nasza niezwyciężona armia by się zmieściła na Stadionie Narodowym z całym sprzętem posiadanym. Po trzecie, Hitler, który przecież tam, no w końcu jak skończył? Niemcy zostały zdewastowane, zlikwidowane, a Hitler się zastrzelił, prawda? No i wreszcie taki argument moralny panu mecenasowi Giertychowi powiedziałem, no jak to katolicki naród, rodacy Jana Pawła II, no, mordować ludzi za pieniądze, kto to widział takie rzeczy?
No ale skoro nie tak, to w jakiś inny sposób musimy właśnie odblokować narodowy potencjał gospodarczy i układać się z wierzycielami po prostu. A i nie zaciągać nowych długów przede wszystkim, czyli to muszę powiedzieć tak, że jednej rzeczy, właśnie dwóch rzeczy żałuję, że się nie udało przekonać nam, opinii publicznej, do dwóch pomysłów. Po pierwsze, w 90 roku proponowaliśmy, żeby utworzyć fundusz emerytalny z 30-100% akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw. Prywatyzacja się dopiero rozpoczynała. Jeszcze było z czego. Jeszcze było z czego. I gdyby ten fundusz został utworzony, to dzisiaj moglibyśmy właściwie bezboleśnie te operacje na ubezpieczeniach społecznych, o której mówiłem, zrobić. Bezboleśnie prawie, bo ten fundusz by to zamortyzował. Nie byłoby żadnej krzywdy dla nikogo. A tak, no tu już nie ma. I nie ma z czego go stworzyć. Druga rzecz to, że nie udało nam się przekonać opinii publicznej do pomysłu, żeby zakazać uchwalania budżetu z deficytem. To w 92 roku w lipcu była taka debata w Sejmie, jakie postanowienia powinny się znaleźć w przyszłej konstytucji. I poseł Korwin-Mikke zaproponował, żeby wprowadzić do konstytucji zakaz uchwalania budżetu z deficytem i każdą próbę obejścia tego zakazu, żeby traktować jako kradzież z uchwałą i odpowiednio solić wyroki, bez oglądania się na immunitet poselski. Śmiechu było co niemiara. Sejm uznał to za dowcip. A to nie był dowcip, to była serio propozycja. Oczywiście żadnej takiej normy do konstytucji nikt nie wprowadził. Minęło 20 lat zaledwie i dług publiczny mamy taki, że nikt nie wie, co z nim zrobić. 3 lata temu byłem zaproszony na taką dyskusję do Stowarzyszenia Koliber. To jest takie stowarzyszenie młodych ludzi, bardzo rozsądnie mają poukładane w głowie, tacy wolnorynkowcy, wykształceni, dobrze. No i urządzili dyskusję na temat długu publicznego właśnie. No bo to przecież tu oni młodzi są, ja to już tam jestem, to mam 69 lat, to już tam mnie to niewielkim stopniu dotyczy, miałem się czego bać, ale oni mają powody, żeby się bać. No więc zaprosili tam od siebie takiego doktora, uczonego, młodego chłopaka i zastępcę przewodniczącego, posła, zastępcę przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Wydawało się, że no, osobę kompetentną. Już nie będę mówił nazwiska, bo to z litości go pominę. Otóż on powiedział, że nikt nie wie, co z tym zrobić. Nikt nie wie, co z tym zrobić. Myślę, że wiedział, co mówi. No, co gorsza, obecny rząd forsuje program rozdawnictwa, znaczy przekupywania ludzi za ich własne pieniądze. I to, jak powiedział w Bydgoszczy wicepremier Morawiecki, to za 20 miliardów złotych pożyczone. No to daleko tak nie zajedziemy, bo to trzeba będzie potem oddać. To Karol Olgierd Borchardt pisze, że jego matka go nauczyła jeszcze w dzieciństwie takiej zasady postępowania, pewnej takiej roztropności. Powiedziała mu, zawsze patrz, co robisz. Patrz, co robisz. I kiedyś, prawda, jak był chory bardzo, już w starszym wieku, wydawało mu się, że się unosi do góry. I to było przyjemne uczucie. Bardzo. Prawie w gorączce jakieś takie miał. Ale przypomniał sobie tę przestrogę matki i przecież mówi, jak ja się uniosę do góry, to spadnę z takiej wysokości. No i przestał się unosić. Nawet w malignie to działa. Więc na zdrowym rozsądku jeszcze nikt nie przegrał. No i żałuję, że nie udało się tego zrobić, bo mielibyśmy pewnie inne problemy, ale nie takie.
nie takie beznadziejne.